Czy kosmetyki z witaminą C są polecane do stosowania latem? Czy witaminę C można łączyć z retinoidami i kwasami złuszczającymi? I czy będzie ona powodowała przebarwienia? Zapytam o to naszego kosmetologa Topestetic Zuzannę Kwiatkowską-Oryszek. Cześć Zuzia. Cześć Natalia. Bardzo się cieszę, że mówimy o kosmetykach z witaminą C, bo są bestsellerowe, uwielbiane. Jest z czego wybierać w naszej ofercie sklepu Topestetic właśnie w tej kategorii, ale krąży wokół nich też wiele mitów. I zacznijmy może od tego. E, kosmetyki z witaminą C nie są polecane do stosowania latem. Jak to jest? Fakt czy mit? Mit. Kosmetyki z witaminą C świetnie sprawdzą się w pielęgnacji całorocznej. Nie ma tutaj żadnych obaw, jeżeli chodzi o stosowanie ich w okresie letnim. Um, oczywiście, um, jeżeli chodzi o wprowadzanie wysokich stężeń czystego kwasu elaskorbinowego, um, może wiązać się z wystąpieniem podrażnienia i wiadomo, że jeżeli występuje podrażnienie na skórze, to tutaj żadnego kosmetyku tak naprawdę, który powoduje podrażnienie czy uszkodzenie na Skórka nie należy stosować w okresie letnim. Natomiast większość kosmetyków z, wi z witaminą C jest świetnie tolerowana. Stosujemy już od dłuższego czasu je w pielęgnacji całorocznej. I e, jeżeli mamy takie sprawdzone produkty, to jak najbardziej możemy kontynuować stosowanie przez cały rok i ono będzie świetnym wyborem też w okresie letnim, ze względu na swoje właściwości. No właśnie, bo to też jest antyoksydacja, prawda? I ta antyoksydacja i ochrona przeciwsłoneczna to taki super duet w porannej pielęgnacji przez cały rok. Fakt, dobrze. <laughs> Witamina C świetnie łączy się właśnie ze stosowaniem ochrony przeciwsłonecznej. Mhm. Witamina C i krem SPF to świetny duet, ponieważ tak, jak wspomniałaś, ma ona właściwości antyoksydacyjne, będzie nam wspomagała walkę z wolnymi rodnikami, które tutaj mogą być nasilone, ich wydzielanie pod wpływem promieniowania słonecznego. Mhm. Także tutaj wzmacniamy to działanie antyoksydacyjne kremów z filtrem. Dodatkowo witamina C ma właśnie działanie zapobiegające powstawaniu przebarwień, ze względu na to, że ma właściwości inhibitora tyrozynazy. Więc jak najbardziej to będzie super duet, który będzie zapobiegał przebarwieniom, który będzie działał przeciwstarzeniowo, więc to jest świetne połączenie. Rewelacyjnie. Zróbmy jeszcze krok w tył, bo jeżeli chodzi o to stosowanie kosmetyków z witaminą C latem, dasz jakiś przykład, co byś tak rewelacyjnie sprawdziła? Pewnie. Całorocznie polecamy jedno z naszych bestsellerowych absolutnie serum. To jest serum Sesderma Świetny produkt, bardzo dobrze oceniany przez naszych klientów, lubiany, często wybierany i też właśnie zwykle świetnie tolerowany, nawet przez skóry bardziej wrażliwe, więc jak najbardziej tutaj przez cały rok możemy bezpiecznie stosować. To prawda, bestsellerowy kosmetyk jest też dostępny on w zestawie z kremem, to tak. już w ogóle bestsellerowy duet. Zapisałam sobie też coś takiego, że kosmetyki z witaminą C są skuteczne tylko przy odpowiednim pH produktu. Prawda czy nie? Fakt, oczywiście odpowiednia formulacja takich produktów jest niezwykle istotna. My często mówimy o witamina C, ale tak naprawdę pod tym pojęciem wiąże się w kosmetykach wiele pochodnych. Oczywiście czysta witamina C to jest kwas elaskorbinowy, natomiast mówiąc właśnie o witaminie C w kosmetykach, mamy na myśli też często pochodne. No i też każda pochodna będzie miała troszeczkę inne właściwości i może być aktywna w różnych pH. W różnych stężeniach wykazują aktywność y, różne formy, także tutaj trzeba na to zwrócić uwagę. Natomiast producenci sobie świetnie z tym radzą. Produkty, które są dostępne w naszej ofercie są. Y, bardzo dobrze przygotowane. Mhm. One zachowują swoją aktywność przez cały okres ważności. Mają też takie stężenia, które jednocześnie są skuteczne, a jednocześnie nie będą powodowały podrażnień, chociaż tutaj no, ciężko tak jednoznacznie powiedzieć, bo to jest kwestia indywidualna, natomiast tak. są po prostu dobrze tolerowane. I nie należy się też sugerować tym, że im wyższe stężenie, to, to lepiej. Tutaj będziemy mieli lepsze działanie, fajniejsze efekty na skórze. Mhm. Niekoniecznie. Należy dobrać. Odpowiedni produkt do naszych indywidualnych potrzeb i też preferencji. No właśnie, i na to stężenie też powinniśmy zwrócić uwagę, bo tak jak powiedziałaś, nie zawsze im wyższe, tym lepsze, ale też troszeczkę jest tak, że marki przykładowo mają w swojej ofercie właśnie na przykład serum z witaminą C 10%, 15%, 20% i też to już jest polecane dla innych typów skóry, na inne problemy skóry, prawda? Tak, dokładnie. Te wyższe stężenia przede wszystkim rekomendowałabym dla skór, które nie są wrażliwe, które też dla osób, które już są przyzwyczajone do działania witaminy C, znaczy ich skóry są przyzwyczajone mm -hmm. do działania witaminy C. Yy, I wtedy możemy sięgać po wyższe stężenie, jeżeli jest dobrze tolerowane. Natomiast to nie oznacza, że przy niższych stężeniach nie możemy osiągnąć wspaniałych efektów dla skóry. Tym bardziej, jeżeli chodzi o, o różne potrzeby, czyli na przykład w przypadku trądziku pospolitego, raczej wybierałabym niższe stężenia. Tutaj, jeżeli chodzi o czysty kwas elaskorbinowy, do 10%. W przypadku skór wrażliwych, naczyniowych, raczej wybierałabym niższe stężenia lub na przykład lepiej tolerowane pochodne. Okej, okay, super. Mam kolejny punkt, też taki, że witaminy C nie można łączyć z retinoidami i kwasami złuszczającymi w jednej pielęgnacji. Jak to jest? To zależy. Witaminę C można w całej pielęgnacji łączyć i z retinoidami, i z kwasami złuszczającymi, natomiast należy to robić umiejętnie. Mhm. Wszystkie te trzy grupy składników mają pewien potencjał drażniący, więc jeżeli wprowadzimy je wszystkie jednocześnie do pielęgnacji, tym bardziej w jednym kroku, to mhm. tutaj mamy duże ryzyko wystąpienia podrażnienia i tak naprawdę nie osiągniemy optymalnych efektów, na których nam zależy, tylko może dojść do pogorszenia stanu skóry. Dlatego też wprowadzając każdy z tych składników, należy to robić stopniowo. I też przede wszystkim rekomendowałabym rozdzielić, jeżeli chodzi o kroki pielęgnacyjne. Czyli witaminę C polecam szczególnie do stosowania w pielęgnacji porannej, mm -hmm. a na przykład retinol w pielęgnacji wieczornej. Więc jak najbardziej można łączyć. Oczywiście wszystko też jest, tak jak zawsze powtarzamy, kwestią indywidualną. Zależnie od typu potrzeb skóry, ale jest to mit, że, że nie możemy łączyć. Występują też nawet takie produkty, które łączą w sobie i retinoidy, i mhm. um, pochodne witaminy C. E, przykładem jest e, serum z marki DermaQuest C Infusion Serum tak. albo z marki Medic Aid. Um, jest e, właśnie R Retinoid. Um. Czyli ta taka ich linia Mercedesów nazywana na Dokładnie, Instagramie. Tak, okay, tak. Super. bardzo też uwielbiona przez klientów i rzeczywiście tam w tych produktach mamy połączenie mhm. e, zarówno retinoidów, jak i witaminy C. I przy takiej formulacji, w odpowiednio przygotowanym produkcie, jak najbardziej mogą być stosowane nawet. Czasem właśnie w jednym preparacie. Tak. Jeżeli jest to doskonale tak stworzony kosmetyk, to jak najbardziej możemy łączyć. Jeżeli chcielibyśmy łączyć różne, osobne kosmetyki z tymi składnikami aktywnymi, warto zwrócić uwagę na to, co to są za kosmetyki, jak to odpowiada do naszych potrzeb skóry i tak jak wspomniałaś, warto też często to rozdzielić po prostu, na pory dnia na przykład. Dokładnie. Wcześniej już też e, zdradziłyśmy troszeczkę kolejny punkt i odpowiedziałyśmy na to pytanie, czyli mhm. witaminę C jak najbardziej można stosować na dzień. Jeszcze raz chciałabym się zatrzymać przy tych przebarwieniach, mhm. bo mimo tego, że bardzo dużo e, i Ty i pozostali nasi kosmetolodzy mówimy o tym na naszym blogu, e, czy też na Instagramie, we wspólnych live'ach, to nadal wraca taka obawa, że ta witamina C będzie powodowała przebarwienia. Czy to jest słuszne, czy to jest prawda? Nie, to jest mit. E, witamina C nie powoduje przebarwień. Tak jak już mówiłam, wręcz przeciwnie, jest inhibitorem tyrozenazy, czyli będzie zapobiegała nadmiernemu powstawaniu melaniny w skórze. E, natomiast nasze obawy właśnie wynikają często z tego, że niektóre produkty mogą powodować podrażnienie. Raczej to jest właśnie kwestia zbyt wysokich stężeń albo nieumiejętnego stosowania, albo niedopasowania produktu do typu i potrzeb skóry. I wtedy w przypadku jakiegokolwiek podrażnienia skóry, właśnie tak jak już wspominałam, skóra może być uwrażliwiona na działanie promieniowania słonecznego. Natomiast witamina C nie ma działania fotouczelającego, mm -hmm. nie powoduje powstawania przebarwień, więc jak najbardziej będzie wspierała skórę właśnie w tej walce z przebarwieniami, szczególnie w okresie letnim, więc tutaj to jak najbardziej jest mit. Okej. Okay. Bardzo często też we wskazaniach przy tych kosmetykach u nas na stronie sklepu i właśnie przy przykładowo kosmetyku serum z witaminą C jest zapisane, że jest ono polecane, jeżeli borykamy się z przebarwieniami. Jeżeli dobrze pamiętam, to Marini jest jednym z takich kosmetyków. Jak najbardziej. Tutaj przy Gianmarini Siesta Face Serum jak najbardziej jest też takie wskazanie, jeżeli chodzi o redukcję albo nawet prewencję przebarwień przede wszystkim. Też takim produktem jest z marki Dermomedica Tranexamic C Serum, które poza działaniem samej witaminy C, tutaj mamy akurat etylowaną pochodną, ma również w swoim składzie kwastranek samowy, które również wykazuje działanie rozjaśniające przebarwienia, więc taki duet jest też tutaj rewelacyjny w tym produkcie. Super. No i właśnie, czyli zwracajmy uwagę na wskazania, zwracajmy uwagę na opis tego produktu. Co ważne, u nas na stronie opisy są przygotowywane przez naszych kosmetologów. Patrzmy na całościowy kosmetyk, na całą formulację nie tylko na pojedyncze składniki aktywne. I tak już troszeczkę przechodzę do kolejnego punktu. Też już nawiązałyśmy do tego, czyli to stężenie i forma witaminy C, ale tutaj myślę, że warto jeszcze raz to podkreślić, bo dostajemy, myślę, że się ze mną zgodzisz, bardzo dużo pytań o to, czy to stężenie witaminy C będzie na tyle skuteczne, że często właśnie obawiamy się, że jeżeli jest za niskie stężenie witaminy C, no to ten kosmetyk raczej nie będzie działał. Czyli zgodzisz się ze mną, że forma i stężenie witaminy C w kosmetyku ma znaczenie, ale pod kątem do potrzeb naszych skóry, do typu naszej skóry. Tak, dokładnie. Ma to znaczenie takie, że właśnie powinniśmy dobierać te, te pochodne do, do naszego typu skóry, kierować się też właśnie zaleceniami producentów. Należy mieć na uwadze, że poza właśnie czystym stężeniem składnika aktywnego, tutaj producenci stosują rozma rozmaite technologie, mhm. nośniki, promotory przenikania, na sam efekt końcowy ma tak naprawdę wpływ dużo więcej czynników niż samo stężenie, więc nie powinniśmy się ślepo kierować tylko tym jednym wyznacznikiem. Zwracajmy uwagę na całościowy produkt, na całościową formulację Dokładnie. i indywidualnie podchodzimy do swojej skóry. Warto obserwować tą skórę, słuchać jej potrzeb, no bo wtedy osiągniemy te efekty. No i teraz, jeżeli jeszcze mówimy o problemach skóry, no to często też słyszymy taki mit, że witamina C będzie nasilała trądzik. Jakbyś mogła to też wyjaśnić. To jest mit. Odpowiednio dobrany produkt nie będzie nasilał trądziku. Będzie nawet działał również korzystnie, ponieważ witamina C będzie miała działanie przeciwzapalne, też właśnie antyoksacyjne, o którym już rozmawiałyśmy. Może wspierać też redukcję rumienia, także w trądziku jest to pożądane. Będzie też zapobiegała utrwalaniu się takich przebarwień pozapalnych w trądziku, więc jak najbardziej jest to składnik, który warto również wprowadzić. Natomiast też tu będzie kwestia tego stężenia, odpowiedniego doboru produktu. Zbyt wysokie stężenia mogą tak jak już wcześniej wspominałam, powodować podrażnienie i takie zaostrzenie trądziku może być właśnie efektem podrażnienia skóry. Natomiast y, są produkty, które świetnie sprawdzą się chociażby z marki Marini już y, rozmawiałyśmy o serum Siesta, ale jest też takie w wersji Oil Control, które będzie szczególnie polecane dla skór przytłuszczających się, Takich problematycznych. problematycznych. Mm -hmm. e, tu jest świetnie tolerowana pochodna, tutaj nie, jest, nie ma czystego kwasu elaskorbinowego, tylko jest właśnie palmitinian askorbylu i e, mamy dodatkowo taki, taki właśnie składnik aktywny, który będzie kontrolował przytłuszczanie się skóry w ciągu Super. dnia, więc to będzie świetny wybór. E, serum Floretin C serum z marki Dermomedica, typowo też dedykowane dla skóry Problematycznych, trądzikowych. Tutaj mamy właśnie troszeczkę niższe stężenie niż w przypadku dwóch pozostałych produktów z tej linii, i tutaj mamy właśnie 10% kwas l, kwas l askorbinowy. Mhm. E, i... Czyli mamy z czego wybierać. Nawet jeżeli mamy skórę trądzikową, problematyczną, to nie jest tak, że nie możemy stosować kosmetyków z witaminą C. Jak najbardziej możemy, tylko te specjalnie stworzone właśnie dla tej skóry. Dokładnie. Super. Chciałabym teraz e, przejść krok dalej, a mianowicie e, do tego, jest też taki, chyba już bym zdradziła, że to jest mit, ale bardzo dużo dostajemy o to zapytań. Czy kosmetyki z witaminą C, e, kosmetyków z witaminą C nie można stosować w ciąży? O tak, więc jest mit. to mit. mit. Mhm. E, witamina C nie należy do składników, których, e, które są przeciwwskazane w okresie ciąży, których należy bezwzględnie unikać. E, ponownie jest to składnik, który może bardzo wiele korzyści e, przynieść w tym okresie. Między innymi ze względu na działanie antyoksydacyjne, ze względu na to, że będzie wspomagał skórę w walce z przebarwieniami, które w okresie ciąży mogą się pojawić, ponieważ zachodzą zmiany hormonalne, które mogą e, sprawiać, że te przebarwienia będą się pojawiać. Więc tutaj możemy jak najbardziej wesprzeć skórę. Jednym z takich naprawdę rekomendowanych produktów jest właśnie serum, o którym już mówiłam, czyli Tranexamic serum Super. z marki Dermomedica. E, więc oczywiście to nie jest, nie jest przeciwwskazane, natomiast trzeba też mieć na uwadze, że w tym czasie skóra może być bardziej wrażliwa niż zwykle, więc też dobierajmy produkt odpowiednio do jej potrzeb, obserwujmy, czy nie występuje podrażnienie. Warto się również kierować takimi zaleceniami producentów. Tutaj chyba szczególnie bym podkreśliła to, że zachęcamy, aby w tym czasie Konsultować się z kosmetologami, ze specjalistami, żeby ta pielęgnacja nie była przypadkowa. Czyli, żeby ona była tak indywidualnie dobrana do potrzeb skóry, no bo, tak jak powiedziałeś, w czasie ciąży często ta skóra może być bardziej wrażliwa, te potrzeby się zmieniają, no i warto sprawdzić. Jak sobie wybrać, co stosować? Dokładnie, chętnie też właśnie pomagamy, jeżeli ktoś. Jest, będzie przyszłą mamą, to też zapraszamy do kontaktu, czy to właśnie poprzez porady telefoniczne, czy na czacie. Jeżeli ktoś ma obawy, nie jest do końca pewien, to jak najbardziej zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy. Dokładnie. Indywidualne podejście do pielęgnacji, cały czas o tym mówimy, ale to się nie zmienia, jakby to jest ten klucz do sukcesu. Kolejny punkt to to, że kosmetyki z witaminą C są polecane dla skóry z trądzikiem różowatym. Jak to jest? Fakt. Mhm. Tutaj mamy właśnie podobne korzyści, jeżeli chodzi o działania antoksacyjne, też wspieranie skóry właśnie w redukcji rumienia. Jak najbardziej jest to składnik, którego również warto szukać w przypadku skór z trądzikiem różowatym. To też jest taki indywidualny przypadek, który, mhm. który może charakteryzować się większą wrażliwością. Więc ponownie tutaj podkreślamy, że warto mm, słuchać potrzeb skóry, warto dobierać produkty, które e, mają na przykład lepiej tolerowane pochodne, niekoniecznie czysty kwas elaskorbinowy w wysokich stężeniach. E, tutaj może się sprawdzić e, po prostu witamina C w formie, która, która będzie łagodniejsza, lepiej tolerowana, e, więc warto sięgać po, po tego typu produkty. Okej, okay. a czy witaminę C powinniśmy sto zacząć stosować, mając skórę dojrzałą? Mit. Najlepiej zaczynać stosowanie jako prewencja. Witamina C świetnie sprawdzi się w prewencji przeciwzmarszczkowej. I ogólnie, jeżeli chodzi właśnie o, o starzenie się skóry, ponieważ fotostarzenie to nie tylko zmarszczki, ale też właśnie nierównomierny koloryt. Yy, I tutaj witamina C świetnie się sprawdzi. Oczywiście, jeżeli już mamy skórę dojrzałą i chcielibyśmy wprowadzić, to jak najbardziej ona będzie też wspierać e, produkcję kolagenu, elastyny, więc w tym zakresie również będzie wspierać naszą skórę. Ale jeżeli chodzi o działanie właśnie prewencyjne, to też jest bardzo istotne, więc nawet w młodym wieku, tak jak właśnie mówiłyśmy o tym duecie z ochroną przeciwsłoneczną, to to jest bardzo dobry w ogóle e, początek takiego działania anti-aging, um, które na wiele właśnie aspektów skóry tak. będzie pozytywne. Ale to jest sprawa. też ważne. I od kiedy i jak zaczyna się ta nasza pielęgnacja, czyli ta prewencja, o której powiedziałaś? Myślę, że też możemy powiedzieć, że dla skóry dojrzałej jak najbardziej polecamy kosmetyki z witaminą C, bo wiem, że mamy kilka takich produktów, które oprócz tej witaminy C mają też dodatkowe składniki ujędrniające i będą fajnie sprawdzały się właśnie dla tej skóry. Dokładnie. Tutaj ponownie wracamy do serum, właśnie siesta. Tu mamy poza samą witaminą C, y, mamy właśnie DMAE. To też jest takie bardzo innowacyjne połączenie w kosmetykach, y, gdzie mamy w sumie takie dwukierunkowe działanie y, i ujędrniające, właśnie troszeczkę napinające skórę, y, właśnie w połączeniu z, z działaniem witaminy C. Więc jak najbardziej takich połączeń też warto szukać. Mhm. A czy mając cerę wrażliwą nie powinniśmy stosować kosmetyków z witaminą C? Mit. Mhm. Mając skórę wrażliwą, również jesteśmy w stanie dobrać produkt, który będzie dobrze tolerowany. Tutaj znowu wracam do tego, czyli do tych pochodnych, do tych trochę niższych stężeń. W przypadku skóry wrażliwej nie rozpoczynałabym właśnie od wysokich stężeń, mhm. szczególnie czystego kwasu l Jak najbardziej istnieją produkty, które świetnie się sprawdzą. Na przykład y, pochodną, którą warto wybierać, to jest glukozy Askorbylu, na przykład w serum Dr. Flash Serum, mhm. albo w serum CT, teraz marki Medic. Eight. E, tutaj mamy e, formę a skorbelu. Super. E, I one też będą bardzo dobrze tolerowane. Oczywiście tutaj e, wszystko jest kwestią bardzo wysoce indywidualną. Jeżeli chodzi o skórę wrażliwą, ciężko tak naprawdę do końca przewidzieć jej reakcję, ale tego typu produkty będą e, dobrym, dobrym wyborem, szczególnie właśnie na początek, żeby przetestować, jak to się sprawdza i ważne jest, żeby obserwować reakcję skóry mm -hmm. tutaj najwięcej jesteśmy w stanie się z tego dowiedzieć. Ale to nie jest tak, że nie możemy. Możemy tylko odpowiednio dobieramy kosmetyk i tak naprawdę pokazuje nam to, że ta witamina C będzie polecana dla każdego. Wszystko zależy od tego, jaką formę, jakie, jakie stężenie wybierzemy. Zgadza się? Super. Super. Zapisałam sobie też jeszcze taki punkt, że nie można stosować kilku kosmetyków z witaminą C jednocześnie. Czy to prawda? To zależy. E, raczej nie rekomendowałabym wprowadzania kilku produktów właśnie też z wysokimi stężeniami, bo tutaj zwiększamy ryzyko podrażnienia skóry, a tak naprawdę m, nie zwiększamy korzyści dla skóry. E, raczej rekomendowałabym e, wybierać kilka składników aktywnych, które oczywiście umiejętnie i stopniowo będziemy włączać do pielęgnacji, albo właśnie połączenia witaminy C z innymi składnikami aktywnymi, na przykład często występuje z witaminą E, z kwasem ferulowym, więc takie połączenia jak najbardziej warto wprowadzać. Natomiast są też takie marki, które mają całe linie z witaminą C. Możemy wybrać na przykład dwa kosmetyki, jeżeli jeżeli mamy taką ochotę, to nawet... Przykładowo serum i krem. Dokładnie. Cewitac, z Dokładnie. Nie. Tutaj mhm. jak najbardziej te produkty mogą być stosowane razem, albo możemy na przykład stosować preparat, preparat myjący na co dzień, a raz w tygodniu maskę. Mhm. Na przykład z marki Image Skin Care jest bardzo fajna maska z Linii Vital C, więc możemy sobie włączyć produkt do codziennego stosowania i na przykład maskę, właśnie raz w tygodniu. Więc jak najbardziej, chociaż. Musimy się zastanowić, czy, czy nie jest y, lepszym rozwiązaniem dla naszej skóry, żeby włączyć jeszcze inne składniki aktywne, mm -hmm. które będą nam działały synergicznie albo po prostu działały troszeczkę bardziej wielokierunkowo i niż... tak uzupełniały to działanie Dokładnie. prawda w różnych kierunkach Dokładnie. czyli znowuż musimy zrobić krok w tył do tego żeby zastanowić się co chcemy osiągnąć tą pielęgnacją na jakim celu nam zależy i czego potrzebuje nasza skóra ale bardzo się cieszę że wspomniałaś o masce bo prawda jest taka że w tej kategorii kosmetyków z witaminą C mamy z czego wybierać bo mamy i płatki pod oczy i ampułki i maski kosmetyki do oczyszczania twarzy Mamy też z marki Image Skincare ze sobą bardzo ciekawy kosmetyk. Myślę, że mogę zdradzić, że rozmawiałyśmy o nim też wcześniej przed nagraniem, że to jest taki lekki krem, który sprawdzi się pod krem z filtrem, że nie zawsze musi być i serum, i krem, i krem z filtrem. Dokładnie. Czasami e, takie produkty świetnie sprawdzą się, jeżeli chcemy też ograniczyć ilość tych kroków w pielęgnacji, więc na przykład taki krem nawilżający o lekkiej konsystencji, go trochę może mhm. mu się pokażę, bo właśnie o nim rozmawiamy. E, bardzo fajny produkt, e, który dodatkowo zapewni nam nawilżenie pod krem z filtrem e, i dodatkowo właśnie ma w składzie witaminę C, także inne antyoksydanty. To nie tylko także, że to jest jeden ten główny składnik aktywny. E, więc takie produkty świetnie, świetnie się łączą zarówno z ochroną przeciwsłoneczną, jak i wtedy, kiedy chcemy wprowadzić taki trochę wielofunkcyjny produkt. Kosmetyki z witaminą C są uwielbiane, bestsellerowe, jeżeli chodzi o naszą ofertę sklepu Top Aesthetic. i nic w tym dziwnego, bo z tej kategorii kosmetyków naprawdę każdy może wybrać coś dla siebie. No i dzisiaj też to udowodniłaś, że możemy właśnie z kosmetyków z witaminą C ułożyć pielęgnację na różne potrzeby, na różne problemy skóry. Ważne jest tylko to indywidualne podejście do pielęgnacji, obserwowanie swojej skóry. Dodałabym do tego jeszcze cierpliwość i regularność, żeby faktycznie zobaczyć te efekty. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo również.